Wygraliśmy dzisiaj 2-0. Nasz plan zakładał, żeby tą daleką podróż, jaką tutaj przybyliśmy, zakończyć zwycięstwem, ale na pewno nie było to łatwe. Drużyna Suwałk, myślę, że w jakiś sposób była niedoceniana, bo na 17 meczy wygrała 11, tak panie trenerze, zdobyła w 17 kolejkach bodajże 37 punktów, także spory dorobek i bardzo trudny, trudny rywal. My na pewno dzisiaj się cieszymy, że wygraliśmy. Myślę, że może doświadczeniem, bo wiem, że przeciwnik ma młody skład, tym doświadczeniem dzisiaj zdobyliśmy 2 bramki i zdobyliśmy 3 punkty. Ja uważam, że zagraliśmy niezłe spotkanie. Niezłe spotkanie, które dzisiaj niestety nie dało nam nawet punktu. Dzisiaj dotknęła nas taka cienka granica w tym futbolu, bo przed kontrą, gdzie Prokisz pokazał gaz, który ma tą szybkość i została wykorzystana na te 1-0, no bo wiadomo, była taka sytuacja, gdzie powinna być przerwana akcja, była korzyść, nie skończyliśmy tego, no i poszła kontra i tak został otwarty ten mecz. I na to się uczulaliśmy, wiedzieliśmy, że Zeidler, że Kędziora utrzymanie piłki, że właśnie Prokisz ten gaz. No ale trudno. Przegraliśmy dzisiaj to spotkanie. Chłopcy robili wszystko, co mogli, żebyśmy przynajmniej ten punkt dzisiaj zatrzymali u siebie w domu. Trudno. Szybka analiza, bardzo dobra regeneracja. W środę zrobimy wszystko, żeby naszym kibicom, którzy nas dzisiaj dopingowali, za to dziękuję do końca, spłacić to w postaci punktów w środę. Dziękuję.